Dobra, tutaj możesz zajrzeć do środka, jest fuse holder razem z bezpiecznikami i busbar na szynę, dodatnią szynę ujemną. Dobra, czyli tam na dole mamy busbar, tak? Tak, tu mamy busbar i mamy tak zwany six-way fuse holder, czyli taki... Nie ma w słowniku na całym świecie czegoś takiego jak słowo kombinuje. Także ponoć tylko Polacy wymyślili coś takiego, że ktoś coś kombinuje. I teraz jeśli weźmiemy, spojrzymy na to wszystko w taki sposób pozytywny, to skoro mamy cały kraj kombinatorów... do tego dostosowywać i modyfikować algorytm tak, żeby jakby wyciągnąć z niego jak najwięcej pieniędzy, tak? Oszczędności. Widzowie kanału Dobry Projekt są fanami... Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunku. Czy to jest możliwe? No i słuchajcie, tutaj mamy Energ, firmę instalatorską, która zajmuje się instalowaniem magazynów energii na podzespołach Victron Energy. Czujecie? Jeśli już padło hasło Victron, w związku z tym będzie grubo, odcinek będzie mega fajny, ciekawy i będzie dużo mięsa. Dużo mięsa. Tak? Tak, dużo mocy, dużo mięsa. Dobra, to, słuchaj, ja oddaję Ci w takim razie głos, tak? Dobra. No i co? I nie wiem, no może lećmy, co? Dobra, słuchajcie, tutaj macie szafę rack. Nasze rozwiązanie jest zamontowane w takiej szafie rack 19 cali i składa się z 3 inwerterów jednofazowych, które są spięte w systemie trójfazowym. Możesz zobaczyć do środka, tam mamy fuse holder razem z bezpiecznikami. Okej. Dobra, tutaj możesz zajrzeć do środka, jest fuse holder razem z bezpiecznikami i busbar na szynę, dodatnią szynę ujemną. Dobra, czyli tam na dole mamy busbar, tak? Tak, tu mamy busbar i mamy tak zwany six-way fuse holder, czyli taki na bezpieczniki. Tak jak słyszę, Ty tak mówisz, to znasz się na tym, tak? Hasła takie techniczne, takie mądre słowa. Sam to składałem, sam to montowałem przed targami, więc wiem, o co chodzi. Ale ja Was wczoraj przyłapałem, coś Wam nie działało. Tak, no bo ogólnie nasze rozwiązanie może współpracować z różnymi akumulatorami niskonapięciowymi. Natomiast ostatnio nawiązaliśmy współpracę z super polskim producentem akumulatorów PowerLab i montujemy teraz akumulatory PowerLaba. To są akumulatory rakowe, 5 kWh jeden akumulator ma. To powiedz coś na temat tych akumulatorów, bo wiesz, jak już mówimy, pokazujemy, jesteśmy na targach. Dobra. To fajnie by było, żeby kaska, ile to kosztuje? Jeden akumulator kosztuje 9500 zł. Oczywiście na hasło Energ macie 10% rabatu. I co jest super w tym akumulatorze, to jest to, że prąd rozładowania jednej takiej kostki to jest 200 A. Przez 30 sekund jesteście w stanie pociągnąć praktycznie 2C z tego akumulatora. To jest naprawdę duża moc, a Victron dzięki temu, że... 2C? Mów jak do normalnych tu, tak wiesz, no. 2C to jest stosunek pojemności do mocy. Dobrze, czyli jeżeli jest 5 kW, to możemy szarpnąć z niego 10, tak, 10 kW. Wow, to dobrze, tak. To dobrze. I się nie zwiesi. Nie zwiesi się, nie zwiesi się. Więc i Victron jako najlepszy holenderski producent inwerterów z funkcją ładowarki jest w stanie wyciągnąć taką moc z tej baterii. Okej. Co jeszcze? Jak my dostarczamy taki magazyn do klienta, to wpinamy się, sieć wpinamy na AC-in. Ja teraz tą sieć zrzuciłem i na wyjściu mamy zasilanie gwarantowane. I Victron to jest system, który dostarcza najlepsze zasilanie gwarantowane na rynku. Nie jest to najtańsze. Dobra, czyli mamy tak, tutaj jest tak. Niskonapięciowy, czyli to jest tak, po 48 V, tak? Co tutaj jeszcze mamy z tabliczki znamionowej? Poczytajmy może. Dobra, 3000 VA, to jest moc trójeczka. To jest trójeczka. I mocy czyli czynnej... mamy prawie dychę tutaj. Tak, mocy czynnej mamy 2400 W, więc mocy czynnej możemy wyciągnąć z tego systemu trójfazowego na off-gridzie 7,2 kW. W momencie synchronizacji z siecią inwertery MultiPlus są w stanie przesłać dwukrotność swojej mocy znamionowej, czyli jeżeli mamy podpiętą sieć, to 2 razy więcej niż mają na tabliczce są w stanie przesłać w trybie pass-through. Dobrze. na co byś zwrócił uwagę, gdybyś był, powiedzmy, że no takim, nazwijmy to, przeciętnym klientem, tak, który chciałby sobie wybrać zestaw, na co powinien zwrócić uwagę? Może z racji tego, że stoimy obok Victrona, to może warto by było powiedzieć 2-3 słowa. Ja nie wiem, to jest trochę tak, jakby Bentleya reklamować. Tak, no to nie jest najtańszy system, natomiast przede wszystkim rekomendujemy ten system ludziom, którzy chcą żyć na off-gridzie, bo nie ma bardziej pewnych urządzeń, które współpracują jakby poza siecią, albo chcą mieć wysokiej klasy zasilanie awaryjne i chcą współpracować z akumulatorami niskonapięciowymi, tak? Czyli możemy oprócz akumulatorów litowo-jonowych do Victrona podpiąć kwasiaki, akumulatory trakcyjne, wszystko co jest na 48V lub 24, bo Victron ma też inwertery 24V. Czyli to jest bardzo, bardzo, bardzo elastyczny system do współpracy. A dlaczego 48, a nie 24? Ja już zadaję takie pytania, słuchaj, wiesz, jak dla małych dzieci, ale spoko, może wiesz, to jest tak, że czasami ktoś może trafić na pierwszy odcinek właśnie u nas i chciałby nawet czasami takie podstawowe informacje. Okay. Im wyższe napięcie, tym mniejszy prąd, więc jeżeli mamy 24V, a chcemy osiągnąć ileś tam kilowatów, to musimy przesłać przez przewody większą ilość prądu. Jeżeli mamy 48V, to ten prąd będzie mniejszy i możemy dzięki temu zastosować mniejsze średnice przewodów DC. To na przykład dlatego 48. I mniejsze straty są, większa efektywność. Dokładnie. Lepiej chodzi, tak. Jak gdyby czasoreakcje są dużo lepsze, wszystko dokładnie, chyba, tak, co? Dokładnie tak. No. Dobrze, powiedz mi, a właśnie, słuchaj, no. A dlaczego ktoś miałby się zdecydować, żeby przykładowo chcieć Ciebie, żebyś Ty mu to zamontował? Dobra. Autoreklama, to jedziesz. To muszę z drugiej strony podejść, choć... Dobra. Z tej strony mamy sterownik Cerbo GX, dzięki któremu możemy zaprogramować dowolną logikę i my jako firma Energ zaprogramowaliśmy dashboard, dzięki któremu możemy ładować i rozładować ten magazyn energii w zależności od cen energii na rynku. Czyli w momencie, kiedy w 2024 roku wprowadzą nam dynamiczne stawki za energię elektryczną, my jesteśmy, pokaż tutaj, na dashboardzie w stanie, w zależności od ceny energii, czyli mamy pik dolny rano i pik górny wieczorem, naładować magazyn energii, kiedy energia jest tania i zacząć go rozładowywać na własne potrzeby albo wypychać energię do sieci w momencie, kiedy jest droga. I to dlatego... Cześć, to mi się podoba. Moment, wy słyszeliście to? Nie. Ja słyszałem o tym, że tam już się o tym myśli, że już nad tym pracują. Natomiast tutaj mamy Ciebie, na wyciągnięcie ręki można powiedzieć, osobę, która już to zrobiła. Tak. Czyli... Mamy pilota u kilku klientów, którzy dokładnie w ten sam sposób pracują. Na ten moment na taryfie dwustrefowej G12, czyli ładują w nocy jak jest tanio, ale ta stawka jest jakby stała, i rozładowują sobie akumulatory w dzień, kiedy energia jest droższa. Ale w momencie, kiedy wprowadzą dynamiczne taryfy energii, to może okazać się, że są stawki godzinowe i wtedy jeszcze bardziej można jakby, żeby ten magazyn energii szybciej się zwrócił. A może w ten sposób. Znaczy, powiem Ci, że mnie to przekonuje, ponieważ dopiero wtedy ten nasz magazyn energii będzie miał sens, a oboje wiemy, a nasi widzowie szczególnie, że to są drogie zabawki. Tak, to nie jest tanie. To nie jest tanie. Ale powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. W innych krajach, takich jak Wielka Brytania, już operatorzy wprowadzają taryfy. I teraz tak, jak ktoś ma magazyn energii, to ma taryfę, gdzie może współpracować z siecią mająca magazyn energii, na tym zarabiać, oszczędzać pieniądze. Jeżeli mamy samochód elektryczny, to mamy inną taryfę do tego, żeby ten samochód elektryczny taniej ładować w nocy albo, no najczęściej w nocy ładujemy, więc w innych krajach troszeczkę są bardziej do przodu. U nas w Polsce my, jak to Polacy, musimy zawsze radzić sobie sami. No i my wychodzimy do klientów właśnie z taką propozycją takiego magazynu. Poruszyłeś ciekawy temat. Ja słyszałem, że ponoć nie ma w słowniku na całym świecie czegoś takiego jak słowo kombinuje. Także ponoć tylko Polacy wymyślili coś takiego, że ktoś coś kombinuje. I teraz jeśli weźmiemy, spojrzymy na to wszystko w taki sposób pozytywny, to skoro mamy cały kraj kombinatorów, to przełóżmy to na sukces, tak? Przełóżmy to w sposób taki pozytywny i podejdźmy do tego tematu na zasadzie takiej, że dzięki temu możemy wygrać. I między innymi to są jakieś sposoby na to, żeby ja nie chcę mówić, żeby oszukać system, tak? Ale bardziej chodzi o to, żeby się do niego dostosować. Współpracować z nim przede wszystkim. Bo jeżeli my takich systemów, teraz mamy kilkadziesiąt takich szaf już zamontowanych, jeżeli to będą setki, tysiące szaf, i my w momencie wprowadzenia taryf dynamicznych jesteśmy w stanie za pomocą jednego kliknięcia wprowadzić ten algorytm, który będzie współpracował z nowymi wymagami. I co więcej, jeżeli rządzący będą zmieniać cały czas to prawo, to my jesteśmy w stanie na bieżąco się do tego dostosowywać i modyfikować algorytm tak, żeby jakby wyciągnąć z niego jak najwięcej pieniędzy, tak? Oszczędności. Widzowie kanału Dobry Projekt są fanami off-gridu, wypięcia z sieci. I nam, fanom off-gridu, to jest niepotrzebne. Tak? No. Bo mamy swój magazyn, swój prąd, to po co nam stawki energii, jak jesteśmy off-grid? No jest, jeżeli ktoś jest off-grid, to tak. To tak. Ile osób w Polsce mamy off-grid? Eko Niezależny, to jest taki, których znam osobiście. I mieliśmy jednego klienta, który próbuje, ale na razie boi się odciąć. Okay. Czyli już ma magazyn, już ma kilkadziesiąt kilowatogodzin. Dobry projekt. I ty jesteś, tak? Od nie, zawsze. To nie wiedziałem, od ale zawsze, super. Od zawsze. Tak, jesteśmy off-grid. Piotr, pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy kanał Eko Niezależny. Słuchaj, bardzo się cieszę w ogóle, że miałem okazję Cię poznać, spotkać, a jednocześnie też wiem, że razem z Piotrem niektóre projekty tam coś tak, razem robimy razem. Zapraszam też do nas na kanał firmowy. O, właśnie, właśnie. To jest bardzo ważne i istotne, ponieważ jeżeli ktoś chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, nauczyć, to z tego co wiem, masz taką misję, żeby uczyć. Tak, ja mam taki bardziej kanał firmowy, prowadzę kanał edukacyjny, na którym będziemy zamieszczać instrukcje i ciekawostki dotyczące Victrona, gdzie ludzie mogą sobie zobaczyć, jak samemu coś zrobić, w jaki sposób się konfiguruje to wszystko. Ten kanał się dopiero rozwija, więc mamy kilka filmów, ale będzie ich coraz więcej. I mamy też na tym kanale nasze realizacje i część właśnie z Piotrem razem robiliśmy, więc też Piotr będzie na tych filmach, występuje, więc zapraszamy serdecznie. A ło, co to tutaj, co to jest? A to jest ładowarka Victrona, to jest ładowarka do samochodu elektrycznego, która też współpracuje z Victronem. I jak mamy taki główny dashboard Victronowski, na których widzimy wszystkie przepływy energii, ile pobieramy, ile wysyłamy do sieci, to też ona będzie pomiarowana, będzie wiadomo ile nasz samochód elektryczny energii pobrał. I jaką ta ładowarka ma przewagę nad innymi ładowarkami samochodowymi jest taka, że jesteśmy w stanie ustawić ładowanie samochodu tylko z nadwyżek produkowanych z PV. To mi się podoba, myślę, że nie tylko mi, wiedzieć, że możemy... To się przyda na off-gridzie. Tak, bo to jest tylko jak tak, czyli magazynowanie energii, tego czego mamy bardzo dużo w momencie, kiedy się okazuje, że no co, pełne banki wszędzie, bufor, ciepła woda, wszystko jest. Wtedy pyk, skakujemy i odbieramy tą energię, wrzucamy to w samochód. A najciekawsze będzie, jak zaczną robić w samochodach elektrycznych ładowarki dwukierunkowe, czyli BMS akumulatora w samochodzie będzie mógł pobierać energię, ale także ją oddawać do sieci. Chyba jeden Ford już ma coś takiego, natomiast jak będą to wszyscy mieli, to jesteśmy w stanie mieć magazyn energii w samochodzie. To znaczy podpinamy sobie samochód do ładowania do domu, ale w momencie, kiedy jest blackout, to samochód oddaje energię i zasila nam cały dom. To jest świetny pomysł. Super, w takim razie co? Bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj na naszym kanale. Bardzo dziękuję, że poświęciłeś swój czas. I co? Zapraszamy na kolejne odsłony. Trzymajcie się. Cześć, hej. Cześć.